cześć. Troszeczkę musiałem się napracować, żeby wygiąć brzeszczot do cięcia stali na kształt pierścienia, który następnie nałożę na dyszę ceramiczną do spawania metodą TIG. Jest to materiał hartowany i co w związku z tym się wiąże, jest kruchy. W sytuacji, gdybym wyginał go agresywnie lub wcześniej go nie podgrzał, to najprawdopodobniej doszłoby do zniszczenia tego brzeszczotu. Celem tej modyfikacji dyszy jest uniknięcie poślizgów w trakcie prowadzenia uchwytu, na przykład wykonując takie oto zakosy, i głównie ten temat z mojego punktu widzenia mógłby być skierowany do tych, którzy rozpoczynają naukę spawania metodą TIG. Ten, kto już jakiś czas spawa, mógłby użyć stwierdzenia, że nie ma sensu stosować różnego typu półśrodków, ponieważ od pierwszego kroku spawając metodą TIG powinniśmy robić to w takich warunkach, w jakich znajdziemy się później w sytuacji rzeczywistej. Oczywiście mógłbym się zgodzić z tym stwierdzeniem, ale pamiętam swoje pierwsze kroki z metodą TIG. Niestety miałem ogromne problemy nawet w trakcie wykonywania najprostszych ruchów, nawet w najprostszej pozycji, i były takie momenty, że chciałem zrezygnować z nauki spawania tą metodą. W tej konkretnej sytuacji należałoby zadać takie pytanie, czy ten obcy materiał nałożony na dyszę ceramiczną nie wpłynie na przykład na rozproszenie łuku. Otóż mogłoby tak być, gdyby ten brzeszczot wystawał powyżej wierzchołka dyszy ceramicznej, ale ja zrobiłem tą modyfikację w ten sposób, że ten obcy materiał jest schowany poniżej wierzchołka dyszy ceramicznej i wtedy on ma tylko kontakt ze spawanym materiałem, gdy go przechylimy. Mogłoby również dojść do jakiegoś przepalenia tego brzeszczotu w sytuacji, gdyby on wystawał powyżej dyszy ceramicznej, ale w tej sytuacji, jak nie trudno się domyślić, nie ma możliwości kontaktu z łukiem spawalniczym. A czy komukolwiek poleciłbym stosowanie tej modyfikacji? Otóż słyszałem i widziałem gorsze sposoby i niektórzy je chwalili. Ten sposób, który właśnie prezentuję, osobiście przetestowałem nawet w praktyce. W niektórych niedostępnych miejscach opierałem ten brzeszczot o spawany materiał i szczerze mówiąc trzymał się on idealnie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!